kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania nowej serii bożonarodzeniowej. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Rycerzyk. Pismo Krucjaty Eucharystycznej. Numer 14. Dary dla Dzieciątka Jezus. Szóstego stycznia Kościół katolicki obchodzi Święto Trzech Króli. Z pewnością nieraz już słyszeliście tę poruszającą historię, jak to trzej królowie z dalekich krajów odbyli niebezpieczną podróż do Betlejem. Gorąca była ich wiara i wielka tęsknota za Zbawicielem. Pożegnawszy się czym prędzej z rodziną, wzięli swoje dary dla narodzonego dzieciątka i posłuszni natchnieniom Bożym wyruszyli w drogę. Czy pamiętacie, jakie dary trzej królowie zabrali, by podarować Dzieciątku Jezus? Były to złoto, kadzidło i mirra. W drodze królowie trafili na wielu ludzi, którzy nie wierzyli w narodzenie największego króla. Niektórzy naśmiewali się, nie rozumiejąc, jak można odbywać tak daleką podróż tylko po to, by pokłonić się jakiemuś dziecku, które dopiero co przyszło na świat. Inni z kolei bardzo bali się wieści o wielkim królu. Obawiali się, że te wydarzenia doprowadzą do wielkiej wojny i nadejdą ciężkie czasy. Ani pierwsi, ani drudzy nie chcieli dołączyć do powitalnego orszaku, by złożyć należne Bogu dary. Drwili tylko, a trzej królowie podążali dalej, sami. I my również często będziemy samotnie szukać Pana Jezusa. Gdzie jest to najsłodsze dziecię? Chcemy złożyć Mu nasze dary. Trzeba odbyć długą drogę. Lecz podobnie jak trzej królowie, w końcu dojdziemy do Betlejem i ujrzymy Dzieciątko Jezus. Lecz w drogę musimy zabrać swoje dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Czy wiecie, co symbolizują te dary? Czy my również możemy je ofiarować Bogu? Czy każdy z nas ma złoto, kadzidło, mirrę? Ofiarowując Panu Jezusowi złoto, trzej królowie wyrazili swoją wiarę w to, że jest On prawdziwym królem. Złoto bowiem należy się tym, którzy panują nad innymi. Co więcej, ci władcy oddali własne złoto. Wyrazili więc wiarę, że Pan Jezus jest największym królem, większym od ziemskich władców. A czy wy, drogie dzieci, wierzycie, że Pan Jezus jest waszym królem? Czy chcecie Mu służyć? Ofiarowując Panu Jezusowi kadzidło, trzej królowie wyrazili wiarę w to, że jest On prawdziwym Bogiem. Woń palonego kadzidła bowiem unosi się wysoko do nieba, zupełnie tak, jak nasze modlitwy. A modlimy się przecież do Pana Boga. A czy wy, drogie dzieci, wierzycie, że Pan Jezus jest Bogiem? Czy modlicie się do Niego codziennie? Ofiarowując Panu Jezusowi mirrę, trzej królowie wyrazili wiarę w to, że jest On również prawdziwym człowiekiem i odkupicielem. Mirra bowiem służy do namaszczania ciał zmarłych. Gdyby Pan Jezus był tylko Bogiem,
nie mógłby umrzeć. Trzej królowie głęboko wierzyli w to, że pewnego dnia to dzieciątko dokona dzieła odkupienia całej ludzkości, umierając za nas na krzyżu. Czy możemy więc ofiarować i my, Dzieciątku Jezus, złoto, kadzidło i mirrę? Oczywiście! Złotem niech będzie nasza wola oraz miłość Boga i bliźnich. Wierząc, że Pan Jezus jest naszym największym Królem, czyńmy wszystko to, czego sobie życzy. Nasz Król nakazał nam: będziesz miłować Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, w każdej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Kadzidłem niech będzie nasz rozum i modlitwa. Wierząc w to, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, wychwalajmy Go w myślach i słowach. Starajmy się Go poznać i módlmy się dużo do Niego. Mirrą niech będzie nasze ciało, dusza, praca i ofiara. Wierząc w to, że Pan Jezus prawdziwie umarł za nas na krzyżu, z radością przyjął wszystkie cierpienia po to, by nam otworzyć drogę do nieba, nie bójmy się i my pracować dla Niego, znosić wszelkie trudności i cierpienia, ponosić ofiary, okazując Mu, jak bardzo Go kochamy i chcemy naśladować. A jak myślicie, drogie dzieci? Czy Dzieciątko Jezus było wdzięczne za te dary trzech króli? Otóż Dzieciątko Jezus nie tylko przyjęło zanoszone z serca dary, ale i hojnie odwdzięczyło się za nie. Tak samo będzie z naszą ofiarą. Za złoto Dziecię podaruje nam łaskę miłości i gorliwości świętej. Za kadzidło da nam dar mądrości i pobożności. Z kolei za mirrę otrzymamy łaskę cierpliwości i umartwienia. A gdzie mamy szukać Pana Jezusa? Jak Go spotkać? Gdzie zanosić nasze dary? Podczas Komunii Świętej prawdziwie spotykamy się z Najświętszym Dzieciątkiem. Nasze serce staje się stajenką, w której powinny być złożone złoto, kadzidło i mirra. Pamiętajmy więc, by podczas każdej mszy świętej przygotowane wcześniej dary składać Dzieciątku i Jego Matce w ofierze.